Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam o nadchodzących nowościach do Fortnite Battle Royale. Dzięki oficjalnej informacji na Twitterze Fortnite wiemy, że już dzisiaj o 14 w życie wyjdzie aktualizacja zawartości dla wersji gry 7.30. Jak to co aktualizacja zawartości bywa, nie będzie przerwy technicznej, ani za dużo pobierania, jeśli w ogóle coś będzie do pobierania. Nie oczekujcie tylko żadnych wycieków, ponieważ ta większa aktualizacja, pełna nowych skinów, będzie dopiero za tydzień. A wracając, to z wiadomości w grze możemy się dowiedzieć, że już wkrótce do gry wejdą znalezione ogniska z opisem Znajdź leczące ciepło w dziczy. To jest zapowiedź nowego sposobu leczenia się, o którym mogliście już u mnie usłyszeć. Na mapie ostatnio pojawiło się wiele niezniszczalnych, niezapalonych ognisk. Na razie nic nie można z nimi zrobić, ale gdy tylko wyjdzie dzisiejsza aktualizacja, to będzie można te niezapalone ogniska użyć do leczenia się jak zwykłymi ogniskami przez 25 sekund. A aby je aktywować, będzie potrzebne trochę drewna. Na ten moment nie wiadomo jeszcze ile dokładnie. Co jednak myślę ważniejsze, z tą nową funkcją będzie powiązany Król Ognia, ponieważ drugim kluczem, a raczej sposobem na odblokowanie trzeciego etapu, będzie użycie jednego z takich ognisk. Prawdopodobnie to ukryte wyzwanie zostanie uaktywnione wraz z 10 tygodniem, ale to nie jest pewne i może już dziś będzie można zdobyć tę postać. Inną nowością, która wejdzie jeszcze dzisiaj, są race z butelek? O czym już wiemy od kilku dni. Opis tej nowości brzmi głośne, ostre i groźne. Uwaga, nie odpalać w pomieszczeniach. Jak pierwszy raz to zobaczyłem, to serio pomyślałem, że to będzie coś w stylu starych, dobrych flashbang. Ale chwilę później dostrzegłem mechanizm, który pozwala ustalić kąt wystrzału, więc przypuszczam, że to będzie jakieś narzędzie przydatne w walce z burzelotami. Dajcie znać, jak waszym zdaniem będzie funkcjonował ten przedmiot. Może ktoś z was idealnie trafi. Ja obstawiam, że te rakiety będą samonaprowadzające. A jedyne, czego jestem prawie pewien, jest to, że dzisiaj 5 lutego wypada chiński nowy rok i dlatego wyszły te skiny, co są teraz, oraz fajerwerki. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.